Witajcie w Czystej Kuchni Maria. Dzisiaj upieczemy babeczkę keksową. Bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tej babeczki. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Do misy robota przelewamy białka, dodajemy szczyptę soli i ubijamy na sztywno. Pianę z białek odłożę sobie na bok. Margarynę przekładam do misy robota. Dodaję cukier, puder i ucieram. Do utartego masła dodajemy po jednym żółtku i dalej ucieramy. Do utartego masła dodajemy kieliszek wódki i dalej ucieramy. Teraz wsypujemy mąkę oraz proszek do pieczenia. Miksujemy. Do utartego ciasta wsypujemy mieszankę keksową, u mnie taka drobna. I dalej miksujemy. I do naszej masy dodajemy olejek maślany lub waniliowy, tak aby smak był fajny. Ależ pięknie pachnie. No i dodajemy pianę. Delikatnie mieszamy. Formę o średnicy 22 cm z kominem wysypuję bułką tartą. Rozkładamy ciasto. Babkę pieczemy 1 godzinę w temperaturze 180 stopni termoobieg. Gdyby zaczęła się przypiekać, temperaturę zmniejszamy do 170 stopni. Babeczka już się upiekła, ostygła, teraz możemy ją wyjąć. Muszę wyrównać trochę górę, aby ładnie leżała. O, ładna w środku. No i teraz jest równiutka, proszę, jaka ładna. Babkę posypuję cukrem pudrem. Można ją udekorować lukrem, czekoladą, jak to woli. No i zobaczymy, jak wygląda w środku. Babeczka keksowa. Pora jeszcze babeczkę spróbować. O. Babeczka jest smaczna, zwarta, nie kruszy się, ładnie się kroi. Idealnie będzie wyglądała na stole, nadaje się do święconki, do mrożenia i nie tylko. Jest smaczna, ale polecam od razu sobie przygotować herbatę lub jakiś napój albo kawkę, ponieważ jest troszkę sucha. Ona jest taka zbita i dużo tutaj jest tego keksu. Jeżeli nie lubicie keksu, możecie dodać troszkę mniej. Jednak moi domownicy bardzo lubią taką babkę i właśnie taką przygotowuję. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.